Środkowa Europa potrzebuje dzisiaj nowego pola współpracy, które pomoże formować i integrować elity zdolne do tego, żeby stawić czoła wyzwaniom współczesności. Właśnie dlatego powstaje Collegium Intermarium, nowa przestrzeń samodzielnego i wolnego myślenia, która będzie łączyć kraje naszego regionu. W obliczu głębokiego kryzysu życia akademickiego jest oczywiste, że chcemy wrócić do klasycznej idei uniwersytetu. Tej idei, w której zakorzeniony był Stanisław ze Skarbimierza, która legła u podstaw Akademii Krakowskiej, ale także Uniwersytetu Karola w Pradze i Uniwersytetu Budapesztańskiego. Mamy nadzieję, że absolwenci tych studiów to będzie zupełnie nowa jakość prawników. To będą prawnicy, którzy nie tylko będą mieli bardzo głębokie tło edukacyjne, humanistyczne, filozoficzne, doktrynalne, dzięki któremu będą w stanie o wiele lepiej interpretować prawo, będą w stanie o wiele lepiej służyć swoim klientom, będą w stanie o wiele lepiej służyć swojej ojczyźnie, pracując publicznie. Jest niezwykle ważne, żebyśmy wracali do klasycznej idei uniwersytetu, do uniwersytetu, który wie, czym jest uprawianie nauki, czyli poszukiwanie prawdy, tej można poszukiwać tylko na płaszczyźnie wolnej debaty akademickiej. Collegium Intermarium na to będzie stawiać. Dobrze, że zaczyna od prawa, bo potrzeba nam jest prawników dobrze ukształtowanych, dobrze czytających rzeczywistość i widzących, czym jest prawo stanowione, czym jest prawo naturalne i że prawo stanowione jest dla człowieka, a nie człowiek dla prawa. Z wojnami kulturowymi jest tak, że trzeba im przeciwstawiać się za pomocą postaw, idei, ale także instytucji. Instytucji, które wychowują ludzi przywiązanych do wartości, ale które także potrafią dać wsparcie tym, którzy ryzykując własną reputacją, własnym bytem rodziny, chcą na wojnie kulturowej przeciwstawić się nihilizmowi. I think that the people who came here this morning really feel that something is wrong with freedom. I wouldn't say only with academic freedom. Myślę, że ludzie, którzy dzisiaj tutaj przyszli, naprawdę czują, iż coś jest nie w porządku. Dotyczy to wolności i to powiedziałbym nie tylko wolności akademickiej. Czujemy to bardzo wyraźnie. Myślę, że jednym z zadań jest zmiana sytuacji. Jedna możliwość to zakładanie nowych instytucji. Z drugiej strony zawsze wspieram także przekształcenie istniejących już instytucji. Unfortunately, these academia, or most of the Western academia, are so thoroughly conditioned in a more left-liberal sense that it seems very difficult, if not impossible, to reform them from within, because it is more and more. Niestety, większość zachodnich uniwersytetów jest do tego stopnia uformowanych w duchu lewicowo-liberalnym, że wydaje się niezwykle trudne albo wręcz niemożliwe zreformować je od wewnątrz. Osobom, które są po prostu nowe albo konserwatywne, jest coraz trudniej wejść na uniwersytety. Dlatego potrzebujemy nowych instytucji, nowych uniwersytetów, nowych szkół. To będzie przykładem. Pokaże, jak może wyglądać prawdziwy uniwersytet. Uniwersytet, który odzwierciedla ideał universitas, mając w centrum prawdę, obiektywizm, piękno i dobro. Experience of people, the people of Poland, of Hungary, of other countries of Eastern Europe in the face of totalitarianism gives us a great model for how to resist. Doświadczenie Polaków, Węgrów i ludzi z innych krajów Europy Wschodniej, które zmierzyły się z totalitaryzmem, daje nam znakomity model tego, jak mamy się przeciwstawiać. Jedna z najważniejszych rzeczy, jakie dowiedziałem się, przeprowadzając wywiady z Polakami i innymi na potrzeby mojej książki, to konieczność zachowania kultury pamięci. Totalitaryzm stara się zniszczyć pojęcie tego, kim jesteśmy jako ludzie. To samo dzieje się na uniwersytetach. Podejmuje się próbę wymazania wszystkich osiągnięć zachodniej cywilizacji. Możemy mieć szansę, jeżeli utworzymy uniwersytety, które odrzucają tę kulturę wypierania się, a zamiast tego edukują nową generację przyszłych elit w kwestiach prawdziwych zwycięstw, osiągnięć i dziedzictwa Zachodu. The problem that we have in the United States and other cultures
Myślę, że celem jest pracować w prawdzie, stawiać na najlepszą naukę. Problem, jaki jest w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach, to wielki ruch na rzecz usunięcia wszystkich poglądów, które są odmienne od tego, co głosi ten nowy totalitaryzm. To niepoprawne poglądy na osobę ludzką, niepoprawne poglądy na państwo. To świetnie, że taka grupa jak Ordo Iuris z jej zapleczem znakomitych naukowców, konstytucjonalistów, stwarza miejsce, gdzie można przyjść i studiować. Nowa jakość w tej przestrzeni świata, w środkowej Europie, która ma tyle pozytywnych wartości w zestawieniu z zachodnią Europą, w której żywa jest tradycja chrześcijańska, w której żywe są te w ogóle klasyczne wartości europejskie i cały czas mamy szacunek dla tego, co nas poprzedzało, a zarazem przez to, że byliśmy dławieni przez tak wiele lat przez obce siły, w pewnym momencie totalitaryzm, to nie mogliśmy rozwinąć takich instytucji u nas. I wreszcie coś takiego tworzymy. Odbudowa porządku w społeczeństwie nie będzie się odbywać w sposób spontaniczny czy nieregularny, ale najczęściej jest robiona przez jakichś liderów, przez elitę społeczną. My w Polsce tu doświadczyliśmy już przez ostatnie dwa stulecia systematycznej eliminacji polskich elit i cierpimy na to. Absolwenci Kolegium Intermarium będą tym zalążkiem przyszłej elity, która przyczyni się do odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej i w Polsce, i w naszym regionie, tutaj właśnie Międzymorza.